Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nad Polską i słońce, i chmury. Te deszczowo-burzowe chmury będą się rozwijały najszybciej nad zachodnimi regionami. Mocniej popada dzisiaj nad niziną szczecińską, a bliżej godziny 12 już sporo deszczowo, nawet burzowych chmur będzie się rozwijać nad zachodnią Polską i one będą się przesuwać do centrum. Późnym popołudniem dotrą nad Mazowsze i południowe Podlasie i tam mogą się pojawić groźniejsze zjawiska, bo po południu te chmury nabiorą większej energii, większej mocy i będą nam ją oddawać w postaci porywistego wiatru. Te porywy mogą dochodzić nawet do około 80 km na godzinę. Niewykluczony grad i burzowe opady rzędu 20, a może nawet 25 litrów na metr kwadratowy. Do końca dnia spokojnie, najpogodniej i najcieplej powinno być w południowo-wschodnich regionach, choć i też wysoka temperatura na Dolnym Śląsku. Tam zdecydowanie powyżej 20 stopni, do 24, a może i 25. Ciśnienie za to bez większych zmian w Warszawie 1002-1003 hektopaskale. Jutro powinno być spokojniej, proszę zobaczmy. Wprawdzie gdzieniegdzie w północno-wschodniej części kraju jeszcze mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, być może też lokalnie zagrzmi, natomiast w pozostałych miejscach powinno być już zdecydowanie więcej słońca i cieplej. Od 21 stopni na Suwalszczyźnie, 22-23 w głębi kraju, najcieplej w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku, także i na Górnym, tam od 25 do 27 stopni. Tylko uważajmy, poranek może być lokalnie na południu, na południowym zachodzie mgliście. To już jest zwiastun końca lata, chociaż weekend zapowiada się ciepło, nawet bardzo ciepło, zwłaszcza w południowej Polsce, gdzie w wielu miejscach temperatura przekroczy 27 stopni, na Dolnym Śląsku może być nawet 29. I już nasz dyżurny synoptyk bardzo prosił mnie, żeby ostrzec Państwa przed tym, co się będzie działo w niedzielę na zachodzie, zwłaszcza na południowym zachodzie, gdzie będzie najcieplej, tam blisko 30 stopni. Po południu nad południowo-zachodnią Polskę w niedzielę mogą wkroczyć deszczowo-burzowe chmury i te burze znów mogą być bardzo gwałtowne. Mogą przynieść ulewny deszcz, niewykluczone, że znowu pojawią się lokalne podtopienia. Może się pojawić bardzo silny wiatr i mocne uderzenie gradu. Będziemy do tych prognoz wracać, ale już taki zwiastun tego, że ta niedziela na południowym zachodzie może być groźna. Tymczasem spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.